uważa o wstąpieniu do Polski, do Unii Europejskiej? Myślę, że to była jedna z najlepszych decyzji, jaką podjęliśmy na przestrzeni ostatnich 25 lat. To jest bardzo ważne, bo te fundusze, które płyną z Unii Europejskiej dla naszych projektów, to jak zmienia się Łódź, jak zmienia się Polska, to przede wszystkim właśnie ta decyzja, którą podjął rząd to już 10 lat temu. Czego powinniśmy oczekiwać od Unii? Przede wszystkim, żeby dalej kontynuowała swoją misję wyrównywania szans, wyrównywania rozwoju, wyrównywania potencjałów wszystkich krajów, które w ramach Unii są. To, co jest ważne w Unii Europejskiej, to jej różnorodność. To fakt, że z jednej strony, będąc na tym samym kontynencie, możemy w przeciągu dosłownie paru godzin przemieścić się w inną strefę, bez mała klimatyczną, w inną strefę kulturową, a jednocześnie Unia Europejska dąży do tego, żeby poziomy życia i poziomy satysfakcji ludzi, którzy mieszkają w tych państwach, były podobne. Czyli wszędzie, gdzie pojedziemy, będziemy czuli się jak w domu. Chciałam jeszcze zapytać, czy słyszała Pani kiedykolwiek o Europejskiej Organizacji Młodzieżowej? Europejska Organizacja Młodzieżowa, skłamałabym, gdybym powiedziała wprost, że słyszałam. Nie, na pewno domyślam się, że skoro pyta Pani, że takowa jest. Tak. Powstaje, ale chcieliśmy właśnie Pani zdanie, ale jeśli Pani nie wie, to dobrze, przejdziemy dalej. Czy wyobraża sobie Pani, że Polska mogłaby wyjść z Unii Europejskiej? Osobiście nie wyobrażam sobie tego. Uważam, że bycie wśród tylu partnerów, którzy działają wspólnie na rzecz rozwoju całej Europy, jest konieczne. Jesteśmy w pojedynkę słabymi krajami, bo mamy potencjał zdecydowanie mniejszy niż potencjał Azji, dalekiej Azji czy Stanów Zjednoczonych, gdzie potencjał nawet w ludnościowy kumulacji kapitału to jest potencjał, który musi być w jakiś sposób zrównoważony potencjałem Europy. A Europa w pojedynkę, każdy z państw pojedynczo, nie stanowi takiego potencjału, który byłby konkurencyjny dla innych kontynentów. Chciałam jeszcze zapytać, na co Łódź posiada do finansowania od Unii Europejskiej? Oj, proszę Państwa, na bardzo wiele projektów. W tej chwili te, które są najbardziej istotne z punktu widzenia rozwoju naszego miasta, to oczywiście projekty w ramach Nowego Centrum Młodzi, to jest EC1 Wschód, EC1 Zachód, projekt dworca Łódź Fabryczna, który jest w trakcie realizacji, projekt trasy WZ-u, mownie zwanej, czyli łączącej wschodnią i zachodnią część miasta, trasy związanej z przebudową trasy tramwajowej. I oczywiście szereg mniejszych projektów, jak na przykład rewitalizacja łódzkiego Arlekina, czyli naszego teatru Lalek. I oczywiście bardzo ważne projekty, które myślę, że szczególnie dla młodzieży są bardzo istotne, czyli projekty, które pozyskujemy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, które między innymi pozyskują nasze szkoły, nasze uczelnie, szkoły na podnoszenie poziomu kwalifikacji, szkolenia, nauki, wydobywania najlepszych, że tak powiem, i najbardziej skrytych w uczniach ich wyjątkowych talentów, a z drugiej strony na rozwój, olbrzymi rozwój bazy w zakresie szkolnictwa wyższego, które dzięki środkom unijnym mogło faktycznie swoje kampusy dostosować do XXI wieku. Chciałam jeszcze spytać, czy uważa Pani, że w Łodzi posiadamy wystarczające dofinansowanie do polskiego szkolnictwa? Na szkolnictwa, jeśli chodzi o poziom szkolnictwa podstawowego, średniego, czy szkolnictwa wyższego? Bo szkolnictwo kojarzy się z wyższym. Czyli określoną subwencję. Uważam, że faktycznie Łódź ma niewystarczającą subwencję oświatową. Uważam, że z racji wielkości miasta, z racji też problemów miasta,